Płyniemy na ryby, a w zasadzie Stanisław płynie. Sam, sam, wam powiem, że Justyna uciekła. <noise> znaczy, leży zmęczona w, w domu. Płyniemy na ryby, dzisiaj Wam pokażę materiał taki sprzed dwóch dni, w zasadzie, chociaż jest tu końcówka z wczoraj e, rano, chyba, bo no rano jakoś tak było. I jedna rzecz później dodana. E, w każdym razie jest to wszystko, większość materiału sprzed dwóch dni, gdy Stasie się kłowił, ale ryby, które tutaj Wam pokażę, są warte tego, aby zwrócić na to uwagę, tym bardziej, że Justyny nie ma. Zobaczcie, co i jak. Ostatnio Wam pokazywałem taki film, Tuńczyk Błękitny chyba goni rekina polarnego. Wcale się nie zmieniło. Część druga. Tuńczyk Polarny goni rekina polarnego. Część druga. Albo odwrotnie. Rekin Polarny goni Tuńczyka. Ale w tle pewien rekin inny, jak również obserwujący Hollywood. A Justyna ciągle nieprzytomna. Odpoczywa. To pierwsza rybka i ta rybka najbardziej mnie interesuje na tym akwenie. Ale yy, do tej pory, no, yy, dwie złapałem, <laughs> no nie jest tak prosto prawdę mówiąc, ale poluję na nią, myślę o niej, powoli zaczynam coraz bardziej ryzykować, ale ja zawsze mówię, to jest niewskazane jeszcze, ja dopiero bardzo powolutku, przetarłem trochę tą węgę, dzisiaj dam ją do naprawy na noc, po całym dniu wędkowania i ona się naprawi, zarobiłem na niej około 20 tysięcy już na czysto. Zawsze mówię też, że należy umieć liczyć. Jak wiecie, tam często nie odejmują łódki, kulek i tak dalej. No chyba, że bilety na łódkę kupują za złoto codziennie. No to miesięcznie z 600 na bilety. Sporo, nie? Tak. W każdym uciazie, w każdym razie ta węga sporo już zarobiła gotówki, a to być ta rybka, która bardzo, ale to bardzo mnie interesuje. Tuńczyk błękitny. Rybka, która jest większa od tamtej. I to tak znacznie procentowo. Rybka, która daje gigantyczne punkty, ale rybka, która też daje gigantyczny szmal. Kolernie mi się podoba. Niestety nie tak prosto ją dorwać i polując na nią można dorwać zupełnie coś innego. Ale fakt faktem druga się udała, czyli już jest nieźle. Ale no, no fakt, no, nie, nie wiem jak się uda często ją złapać. <laughs> dajesz mal, konkretnie, to pokażę Wam na końcu, ile dajesz ile malu. Yy, tutaj w rankingach wylądowałem, tylko to mówię, to jest, film, to jest robota, którą nagrywałem dwa dni temu mniej więcej. Także nie patrzcie już na to, ale wylądowałem w rankingach polskich, jeżeli chodzi o tuńczyka błękitnego, w dwóch miejscach. Często gęsto gracze yy, słyszą gdzieś u kogoś, na przykład, żeby zerkać, co jest w tych rankingach, żeby na to łapać. Nieprawda, dlatego że czasami są często gęsto strzały. Wiele ryba strzał, czyli na przykład jest przynęta jednorazowa, a więcej wam nie weźmie. Pamiętajcie też o tym. Tutaj e, pokazuję wam te punkty. Dzisiaj te punkty moje są już większe: 91,2. W tym momencie, jak wam tnę ten film, mam punktów w wędkarstwie morskim. Idzie ładnie. Pracuję teraz nad końcówką w zasadzie: już wędkarstwa morskiego. Tam jeszcze nie dodałem kilku punktów. A chyba już teraz dodałem. Jak dobrze pamiętam, albo nie pamiętam. Nie wiem. Teraz zobaczcie walkę numer dwa. Końcówkę walki. Stasik, nocka, gotowy. Znaczy nockę to trochę walczyłem później. Poranek, ryba. Idzie. Duża. Ta walka nie była jakaś strasznie trudna. Nie, to i też węga. Dobra jest ta węga. Dobra jest, Tylko to multiplikator wygra z nią, wygra bez zęknięcia, ale dobra jest. Na, to, na dzień dzisiejszy jest, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Ta walka nie była jakaś trudna. Przitarłem, przytarłem tą węgę na tej pierwszej ryby, co wam mówiłem. Znacznie wtedy. To był jakiś odjazd, coś gigantycznego. No i teraz tak na kilku dużych rybach ją zacząłem trochę docierać. A teraz planuję ją naprawić, bo przygotowany mam pewien zakup już powoli, myślę, i chcemy, żeby ona była sprawna. Mechanizm. Tak, za tydzień wtedy dam do naprawy, mam swoje plany finansowe w grze ustalone. Nie, nie będę kupował biletów przez ze złoto. krzestów miesięcznie. Nie? <grym> no, co ja mogę kupić sobie za 600 to wziął coś innego. Grze na przykład. W każdym, w każdym momencie mam swój plan finansowy ustawiony już i tak dalej, także mi więcej myślę. Tak patrzyłem, że dwa tygodnie może zdążę zrobić. Dwa tygodnie to plan finansowy, ten co mam do zrobienia. I mam swoje tam cele, i co będę łapał, już zrobione. Oto on, to moja największa ryba w ogóle do tej pory. Jak uciekłem z tego chmaru leszczowego, nie? Co ci co chcieli karać za gniełowienie leszczy. Ale minister ciągle nie odpowiada sprawiedliwości. Może zastępca jego. Dowiemy się. Rekin polarny, ładny, ładny. Walka nie była jakaś trudna. Węga spokojnie dawała sobie z nim radę. Ale rekin polarny on nie jest też taki jakiś. On nie jest taki jakiś agresywny tutaj. Znaczy, jeszcze muszę kilka złapać. Na razie dwa złapałem. Jest to taki drapieżnik, który jakoś tam w miarę spokojnie się zachowuje, tak jakby młotkiem, młotkiem, młotkiem leciutko dostał w ucho i, i spokojnie idzie do góry. <laughs> no, nie ma, nie, ma, nie ma żadnego problemu. Tutaj też wylądowałem w rankingu polskim. To dobrze, dobrze, to wygląda dobrze. Zresztą wam powiem, że e, też, e, tak jak Wam mówię, na te rankingi nie patrzcie kompletnie, trzeba samemu... E, można najwyżej coś tam szukać, czasem podpowiedzi, bo naprawdę często, często bywają strzały. Tak jak ten cyrk, na przykład, że wam ryba spada i zmień haczyk. Ja mam, mam znajomego tutaj jednego, którego gramy i, i też tak do mnie wyskoczył z takim tekstem. O, piękny morszuk na jego trochę poluje. I dopiero po krótkiej rozmowie jak mu z nowych haczyków zaczęły ryby spadać, to siedzi cicho. Tutaj nie ma, ten bełko też haczyk zainwestuj. Nie słuchajcie, nowe, nowe mogą być. To jest gra RNG, ona będzie wam po prostu, wylosuje wam, że wam spada tego razu i spada. Czasem spada, często czasem rzadko. To wszystko zależy. Tutaj na akwenie morskim mówimy bardzo dużo ryb, czyli y, częstotliwość spadnięcia jest większa niż na przykład stojąc na karpiach, bo tych ryb naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dużo. Czekam na listę też od y, Barbary, bo już należy ciągle nieprzytomna, ale... Na razie nie piszę, obiecała mi przysłać też pewną niespodziankę. Zobaczymy, co to będzie. Sprzedam tutaj w kawiarni, pokażę Wam od razu te kawiarnie, jak tutaj czasami wygląda, bo niektórzy wiem, że cały czas szykują się na ten akwen, idą i dobrze, bo to bardzo dobry akwen. Pokażę Wam teraz, jak wygląda cena za, te, za tego rekina polarnego i za tego tuńczyka. Ten tuńczyk błekinty cholernie mnie interesuje. Jedną walkę przegrałem, psy, z dużą rybą spadła mi właśnie, ale mojemu znajomemu też spadła. On ma też najlepsze haki, od razu mówię. Także na czacie, jak słyszycie gdzieś tam tego, nazwijcie go... Nie wiem, jak chcecie. <laughs> jak chcecie, zainwestuj w haki od razu. Nie, stary, nie, nie ma co słuchać. Tu nowe haki będzie wam spadać. Zdejmę 50 level, ma najlepszy, ma haki też spadają. To tak jest. Na tym akwenie tak dużo w ogóle łapiemy ryb, że ta ryba po prostu leci czasami. Szczęki 8. Tutaj dwa pod rząd, takie i dwa, taką krótką walkę Wam pokażę, znaczy wyciągnięcie, jego ten nie chciał wyjść, wystraszył się Staśka, e, w ogóle bez głosu tutaj jest, bo ja byłem na czacie, rozmawiałem tam ze znajomym, rozmawialiśmy o polityce, a nie chcę, żebyście wiedzieli o moich poglądach, rozmawialiśmy też o tym, ile powinna wódka kosztować... No też nie chciałbym, żebyście widzieli. No w każdym razie tutaj głos wyciszyłem. Tylko słychać mnie, jak teraz wam dogrywam głos i widać szczęki. Tym razem 9. Bardzo podobne rekiny. On jest też fajnie płatny. On jest bardzo fajnie płatny, w zasadzie lepszy od tego polarnego. I tutaj, no ten rekin mnie interesuje. Ten rekin jest fajny. Ale niestety nie tak prosto go też norwać więcej sztuk. Zębacz plamiasty pokazuje wam z tego względu, że udało mi się takiego większego złapać. To również rybka bardzo fajna finansowo. A teraz, rybka, która mi uszkodziła. Ciutek, owrotek 0,7 dokładnie. To niedużo. Nie, to niedużo. Ale te rybki są w ogóle niewarte uwagi. Halibuty atlantyckie, taka rybka jak ta, kosztuje niecałe dwie stówy. Nieopłacalne. Tutaj roz roz będziemy rozmawiali na temat tego, tych zarobków i tak dalej. Ja sporo to jednak zarabiam. Już mam ustawiony finansowy. Świeże materiały wam niedługo przygotuję, bo tak jak mówię, to jest przed dwóch dni. W każdym razie, Halibut Atlantycki, mój największy, to wam też pokazuję. Ja płynę dalej. Co będzie się działo dalej? Prosicie jakieś materiały dłuższe z tego wędkowania. Coś być może, jak będę miał czas, to przygotuję. Na razie czasu nie ma. Jestem zajęty tym, aby zarabiać gotówkę, bo potrzebujemy na kolejną rzecz, aby wędkować i przygodę przeżywać dalej. Justyna tutaj, pozdrowie. Barbary, również trzymajcie się do następnego w Norwegii. Na dużych rybach. Cześć!